Dzisiaj naszym gościem jest Julia Jaroszewska, już oficjalnie można powiedzieć, finalistka programu Projekt Lady. Dużo było gratulacji. Oj, bardzo dużo. Witam serdecznie, tak a propos. Bardzo dużo gratulacji, naprawdę. Telefon cały czas brzęczy. Cieszę się, to jest bardzo miłe, naprawdę, po tej ciężkiej pracy, wysiłku i determinacji. Jednak zostałam doceniona i no, jestem bardzo dumna z siebie, nie ukrywam. No właśnie, dumna jesteś z siebie. Jak ten program cię zmienił? Bo jesteś nie do poznania. Oj, dziękuję, dziękuję. No zmienił bardzo, zresztą nieraz już miałam przyjemność ci opowiadać. Jak mówię, miałam akurat troszeczkę inną sytuację, bo mam świetną rodzinę, tak, zawsze to zaznaczam, ale jednak no jako młoda dziewczyna nie było mnie zawsze kolorowo i troszeczkę motałam się między tą przyszłością a teraźniejszością, więc teraz fajnie to wyśrodkowałam i żyję tak jak chcę. Jestem naprawdę szczęśliwa i taka, nie wiem, mam teraz sobie taką siłę, naprawdę. Siłę, żeby osiągnąć swoje cele i plany, zresztą to robię, jak każdy, kto obserwuje, nie wiem, mój Instagram, czy mnie zna, widzi, ile pracy wkładam w rozwój. Więc na pewno nabyłam ją w programie, tutaj nie ma co ukrywać, bo jednak wcześniej nawet z głosem nie miałam odwagi, żeby iść do jakiegoś talent show, czy czegokolwiek, a właśnie w programie zobaczyłam, że warto wierzyć w siebie i nie słuchać wszystkich życzliwych ludzi, tylko głosu serca. I to może banalnie brzmi, ale to jest prawda, bo jednak nikt za nas życia nie przeżyje, więc ja właśnie żyję swoim życiem i to mi najlepiej wychodzi. No nie mogę tobie nie zadać tego pytania. Wygrasz ten program, czy nie wygrasz? Co, już wygrałam. Już wygrałam. Ja dla siebie wygrałam. Nieważne, czy dostałam tą nagrodę, czy nie. W sercu już od któregoś odcinka jestem wygrana. Ale czy zostanę nazwana damą i dostanę stypendium, no to już musisz oglądać za tydzień. A co tak konkretnie wygrałaś? W środku, tak? Odwagę jeszcze większą chyba. Naprawdę, odwagę i właśnie zaczęłam lubić się na 100%. I to nie jest absolutnie kwestia zarozumialstwa, bo nigdy nie byłam zarozumiałą dziewczyną, ale zaczęłam właśnie być z siebie dumna, mówić o tym głośno. Czemu ludzie potrafią się tylko krytykować, a nie potrafią powiedzieć o sobie czegoś miłego? Ja jestem... Tyle pracowałam w programie i po programie, że uważam, że powiedzenie o tym głośno jest świetną rzeczą. I to mówię. Właśnie, czy ten program też dodał ci skrzydeł, żeby zostać wokalistką, żeby występować na scenie, żeby nagrywać piosenki, żeby nagrywać płytę? Jak wcześniej mówiłam, ja śpiewam już od lat, ale jakoś wcześniej, nawet wychodząc na scenie, głównie śpiewałam z playbacku i przyznaję się do tego, bo wydawało mi się, że ciągle nie jestem do końca dobra, że ciągle właśnie muszę świecić wszystkim innym, żeby ludzie mnie zauważyli. A teraz jest inaczej. Uważam, może nie jestem Whitney Houston, nie mam 5 oktaw, ale mam oryginalną barwę, taką do zapamiętania. Zresztą właśnie w programie profesjonaliści powiedzieli, że naprawdę mam dobry głos i warto go rozwijać, bo może wyjść z tego coś ciekawego. No i rzeczywiście, ja teraz wychodzę, śpiewam na żywo, nagrywam swoje piosenki, swoje teksty i słucham siebie. I to jest najlepsze. No właśnie, jesteś teraz przed nagraniem kolejnych utworów. Tak. Możesz zdradzić, bo nawet chyba gdzieś napisałaś, czy mówiłaś o tym, że będziesz jakiś duet miała tajemniczy. Tak. Odezwał się do mnie artysta, który będzie występował na Eurowizji, znaczy będzie w preselekcjach do Eurowizji. Właśnie powiedział, że bardzo spodobał mu się mój głos. Już nieraz miał propozycję duetu, ale nigdy się nie zgodził, a mi są zaproponował, z czego jestem zaszczycona, jestem po prostu z tego powodu. I myślę, że już pod koniec września będziemy działać w tym kierunku i nagrywać wspólny kawałek. Nie mogę się doczekać. A już niedługo nagrywam piosenkę, którą napisała dla mnie Lilu, którą właśnie mogliśmy widzieć w programie. Piękna piosenka, naprawdę taka liryczna, ale opisująca trochę moją sytuację. Tytuł Nie uciekaj. Oraz mojego własnego autorstwa nagrywam w piątek w Poznaniu w Infinity. Bazuję nad 3 tytułami, więc jeszcze nie powiem, ale w piątek nagrywam. A ten artysta, który cię zaprosił do współpracy, no musisz nam zdradzić jego nazwisko.
Nie mogę, naprawdę nie mogę. Nie mogę dlatego, że nie chcę zapeszać, a poza tym chcę, żebyś mnie jeszcze zaprosił raz, więc rozumiem, będzie idealnie. Rozumiem, że to będzie duet damsko-męski. Tak, damsko-męski, tak. Piosenka już jest przygotowana? Przygotowujemy ją, tak. Tak więc musisz obserwować. Nie chcę zapeszać, naprawdę, bo wiele razy już czymś się chwaliłam, a potem nie wyszło, a tutaj naprawdę pokładam wielkie nadzieje w tym duecie. Więc na pewno będę Cię informować na bieżąco i pierwszy się dowiesz, bo mam sentyment do redakcji. Trzymam Cię za słowo. Rozumiem, że po programie nie spoczywasz na laurach, walczysz dalej o karierę. Bardzo dziękuję i zawsze to będę powtarzać wszystkim, którzy mnie wspierają, bo nigdy nie sądziłam, że będzie aż tak pozytywny odbiór mojej osoby. Może dlatego, że jestem szczera, naprawdę jestem szczera i każdy, kto ogląda program i mnie zna, to mówi: nie no, Julka, Ty jaka jesteś w realu, taka jesteś w telewizji. Ale są również osoby, które właśnie zarzucają mi, że poszłam się wypromować do programu, bądź że gwiazdorze. Kurczę, no gdybym chciała się pokazać, to już w trzecim odcinku bym powiedziała cześć i poszła sobie, tak? I właśnie zaczęła gwiazdorzyć. A moja postawa, moja praca pokazała mentorkom i tym wszystkim ludziom w programie, że ja jestem nie tylko właśnie wymalowaną dziewczyną, która... Nie, że nie jestem właśnie wymalowaną dziewczyną, która siedzi sobie w domu i czeka, aż jej gwiazdka z nieba spadnie, tylko ciężko na to wszystko pracuję. Dlatego doszłam do finału. I jestem... Absolutnie nie jestem taką osobą, która gwiazdorzy, czy nie wiem, uważa się za lepszą od innych, bo nigdy tak nie było, ale chcę być jak najlepszą wersją siebie, dlatego cały czas się kształcę i no i co, i staram się. Chodzę tutaj również do szkoły muzycznej w Koninie, do FAMY, szkole głos na indywidualnych lekcjach, bo naprawdę moja chrypa wymaga pracy. I tyle. I myślę, że program to jest taka wisienka na torcie, która właśnie pomogła mi być taka, jaka chcę być, a nie jaką mi wszyscy zarzucają, czyli albo wmawiają, rób to, nie wiem, mi takie włosy, mi taki design. Nie, teraz ja jestem sobą i na to najlepiej wychodzę. A z mentorkami jeszcze się spotykasz? Radzisz się ich? Oczywiście, teraz spotkałam się z mentorką Ireną w Dzień Dobry TVM. Nie no, jest świetna, naprawdę. Wiadomo, że w programie musi być ta jedna bardziej surowa, ale to jest taka perfekcjonistka i zrobiłam fupa, bo kupiłam wodę, jak wracałyśmy, odwoziłam ją do Warszawy właśnie z Białegostoku. Tylko byłam samochodem i chociaż tak mówię, odwdzięczę się i odwiozę ją do domu. I kupiłam wodę w butelce i mówię: proszę mi, pani się napije. Ona mówi: nie. A ja mówię: ale to jest cało dla pani. Ale damy nie piją z butelki, a ja: matko. Przepraszam, zapomniałam. Tak, no i powiedziała, że się odwróci i nie będzie widziała, by mi się naprawdę chciało pić. Także to jest naprawdę profesjonalistka od A do Z. No i wielki szacunek za to. Nie ma, że w domu, czy na zewnątrz, czy przed kamerami, nie. Ona zawsze wie, jak się zachować. Czyli co, Julia Jaroszewska, profesjonalistka w każdym calu? Nie, mi jeszcze daleko do profesjonalistki, jednak jestem tak temperamentna, że ciężko to okiełznać, ale zostałam bardzo pochwalona. Pani Irena powiedziała, że naprawdę wiele już pracy nad sobą włożyłam, ale jeszcze to machanie głową, to poprawianie włosów, ruszanie się ciągle zostało. A i jeszcze chciałam zaznaczyć, że w niedzielę jadę na warsztaty do mentorki Tatiany. Jestem przeszczęśliwa, bo jej warsztaty są fenomenalne i właśnie bardzo budują. Dostałam też wspaniałą wiadomość od samego rana, bo wczoraj wszyscy silnie udostępniali informacje, wydarzenie na temat chorej Hani. Zbieraliśmy pieniążki i uzbieraliśmy. Jedzie do Stanów Zjednoczonych. Dzięki wielkie, tą optymistyczną wiadomością. Dzięki. Kończymy i oczywiście obiecałaś, że spotkamy się następnym razem. Mam nadzieję, do zobaczenia, bo inaczej będę pukała i będziecie musieli mnie wpuścić. Ty masz tutaj prawie, wiesz, wstęp już bez żadnego pukania. Dziękuję bardzo. Dzięki.